Ema, tu Olaf, a to jest mój brat Bruno. Dzisiaj byliśmy w Mikołajkach i zakupiliśmy saszetki i tu dodatkowo zestaw startowy Super Teams. Bruno, przedstaw się tutaj. Przywitaj się. Cześć, jesteś w Mikołajkach, zobaczcie. Darowa Mikołajek. Proszę. Dobra. I otwieram pierwszą saszetkę. Dobra, pokazuj, co tam masz dzisiaj. A to co ty tutaj nam już tutaj co to? Rara, tu będzie nam kibicować De Bruyne, tak? No. Dobra, no to dawaj. To jest nowa seria, pokaż tutaj, widzę nowa seria. To są takie normalne, czy jakie to są? Tutaj wytłumacz nam. Nowe. Nówki? Nowe, ale nie normalne. W tamtych były same kluby, a w tych są sześć drużyn i sześć klubów. Aha. Czyli piłkarskie rzeczy. Tu na saszetkach jest tak samo. Już widzimy coś tam. Real Madrid. Pokazuj tutaj nam. Odwracaj, pokazuj. Bayernu. Pokazuj, co masz. Pokaż z Bayernu. No, Hernandez. To jak, w tych top klasach jest tylko 6 drużyn i 6 krajów, czy jak jest? 6 drużyn i 6 klubów. No dobra, zobaczymy. Z Realu Madryt. O, Asensio. Dobra, dawaj. Zobaczymy, który spośród, ile masz tych saszetek dzisiaj miałeś? 6. Dobra, to zobaczymy, który klub wygra. Który, jakie zasady robimy? Który będzie najwięcej? Ten wygrywa, tak? No. Dobra, teraz mamy kraj, tak? No. Jaki to jest kraj? Argentyna, dobra. I Liverpool. Liverpool, to tu mamy tak, zrobimy tak. Tego tutaj nie z tej serii jest Haaland, to sobie go odłożymy. Nie. I tutaj zrobimy kraje, dobra? De Bruyne. Aha, to jest De Bruyne, dobra. Ale niech on tam siedzi, De Bruyne, niech sobie odpoczywa, bo to jest z innej serii. A my sobie zrobimy teraz tak, że tutaj i na lewo. Liverpool. Na lewo zrobimy drużyny. Co Liverpool. Mamy? Liverpool. O, to jest jakiś Max Power. I to jest jakaś specjalna karta, tak? Olaf? Zobaczę, czemu ona tak jest? Zobaczę. Proszę, Bruno, tu jesteś fachowiec. To jest specjalne. Specjalne, dobra, ale zobaczcie, te karty się chyba różnią od poprzedniej serii, bo no. Tu mamy więcej, z tyłu opis jakiś większy tego zawodnika, nie? Masz Robertson, Andrew Robertson i zobaczcie, tu mamy kraj normalnie. I skąd jest? Z Glasgow, tak? Czy co to jest? Tak wszędzie jest? No, to jest Hiszpania, no. Palma de Mallorca, no. To fajniej, nie? Chyba niż w tamtych kartach. Dobra, Max Powera, Max Super, Power. Supersonic. Supersonic, tak. Czyli to są różne nazwy wtedy ich. Joel Mapti, dobra. Liverpool do Liverpoolu, przesuńcie, bo pewnie będzie tyle tych kart. Słuchaj, a ile mamy kart w ogóle w jednej saszetce? Jak to teraz jest w tym top klasie? Super Sonic, ale mamy? 1, Super 2, Sonica. 4, 5, 6, no ale 7, to jest Walker, 7, tak? Czyli Super Sonic, że taki 7. Szybki, tak? Czy co? 37 i 8 na godzinę. A zobaczymy, czy na przykład tutaj też są takie dane. Zobaczcie, tu nie ma takich danych. Nie. Tutaj jest BMI tylko, wzrost. Karty Super Sonic. Tak tu mamy więcej danych po prostu. No fajnie, nie? Fajnie. Jaką Walker najszybszą prędkość osiąga ogólnie? Pozycja na boisku? No spokojnie, spokojnie. Dobra, to do krajów. Dawaj, do krajów. Cyk. I teraz mamy Gnabry, Bayern. Jakiś ale klient. Poczekaj. Gnabry, dobra, ale tutaj nie występuje sam Gnabry, tylko też Choupo-Moting. Zobacz, tu jest podwójna. Czegoś takiego nie było chyba. Żeby dwóch było. To jest Synergy. Synergy? Synergy Bayern. No masz rację, no. Czyli dwóch, tak? Mhm. Dobra. Bayern, gdzie Bayern? Tutaj mamy Bayern. Liverpool 2, Bayern 2. Mbappé niezwyciężony. O, Kylian. Kylian Mbappé niezwyciężony. Miałeś już go. No, Kylian. I Kylianie co tutaj piszą? Pozycja. Kylian i data urodzenia 20 grudzień 98 rok. Francja. No spoko, dobra. PSG. Tak czy Francja? Nie, Francja, sorry. Francja. O, jak czyli z tej strony. Powtórek z Francji, z
Paryża. A. Mbappé chyba jeden z twoich ulubionych, co? No. A Bruno, twój ulubiony piłkarz jaki to jest? I Messi i Neymar. Tak, Bruno? I Donnarumma. No, no dobra. I jeszcze Karim Benzema. A, Benzema. Mahomet Sterling. Sterlinga do Anglii. Anglię mieliśmy, Anglię mamy. Anglia 2 punkty. Anglia nawet na prowadzenie. Brazylia. Brazylia. Pokaż kogo Włochy. Tu masz. Jesusa. Gabriel Jesus. Sterlinga z Anglii. Pickford to Anglia. Mamy 3 punkty dla Anglików. Mbappé. Ty, ale Mbappé teraz. Nie miałem. Ale zobacz. Rainbow Master Mbappé. I tu mamy, zobacz, gole, mamy pozycję i mamy go z PSG, a więc PSG nie mieliśmy, 1 punkt dla PSG. Dobra. Liverpool. Ale Mbappé, Bruno, tam był z tego, z Francji, wiesz? Dobra, Liverpoolek, tak? No i jeszcze z Francji. Nie, 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 nie. Z Paryża, Neymara. A czemu jest winner? Bo wygrał 20 pucharów, ale jakich to wam nie powiem. I jest duże gole, numer i jest winner. I Real Madrid. Real Madrid, tutaj w klubach mamy zaciętą walkę, bo jest tutaj wszyscy po 2. Liverpool na czele, na razie po 2, a tutaj Anglia no się wysunęła nam grubo tu na prowadzenie. No może nam stołu zabraknąć, bo te hotelowe stoły nie za duże, nie? A u nas był duży bardzo stół. No dobra, no. Teraz mamy gościnne występy, no. Chcieliście sobie na wakacje wyjechać, to teraz widzisz, no. Teraz mamy małe 2 stoły. No. Włochy! Dobra. Włochy, a już mieliśmy. Barelle teraz mamy. Dobra, czyli 2 punkty dla Włoch. Sergio Ramos. Ale z PSG, nie z Hiszpanii. No, dawaj. I Francji, Gil Hernandez. Hernandez. Dobra, mamy czyli 2 Francuzów. Francja goni. Francja goni, dawaj dalej. Manchester City. Manchester City, tu zingsiorki na chwilkę na bok. Bruno, twoje, tak? Przyjdzie na to czas. Manchester Bruno jest fanem zingsu, tutaj przypominam. Niemcy. Co tam Niemcy? Dawaj. Ja powtórzę. Ale tu jest znowu Rainbow Master. Gdzie on był? Był chyba już taki typ karty. Był Super Sonic. A nie, nie było. Dobra. Rainbow Master. Kai Hartes. Kai Hartes. Dobra, Niemcy. Zrób miejsce dla Niemcy. Dawaj tu. Dobra. Zobacz. I powtóreczka. Virgil van Dijk. Winner. Winner. Van Dijk, no też winner tak samo jak ten, czyli Van Dijk, że coś wygrał. Tu mamy jakieś 7 pucharów. Obrońca. Tata, pokaż. Center back. On jest cały czas obrońcą. Obrońcą, no obrońcą, masz rację, Van Dijk. I, ale Liverpool tutaj wychodzi nam grubo. Prowadzenie. Na prowadzeniu. Proszę bardzo, coś czuję, że kurczę, może być problem. A może z miejscem nam tutaj. Sporo tych kart w saszetkach, sporo, sporo. Te saszetki Włochy. Chyba są ciut droższe. Nie wiem ile ta saszetka kosztuje. Mama, ile ta saszetka kosztuje? 9,50, czyli w normalnym sklepie, czyli troszeczkę więcej, ale kart mamy stanowczo 8. Czyli a w tamtych ile było? No, no to jest więcej. 6 było w tamtych? Saszetka. No tu mamy 6 razy 8, 48 kart powinniśmy mieć, a więc mamy tutaj spory pojedynek, nie? Niby tylko karty, nie mieli statuwek w Mikołajkach ani nic takiego. Benzema! O ja! Czekajcie, czekajcie. Mamy z klubów, mamy... Bo Liverpool cię wyprowadza. O, Liverpool, dobra, weź te tutaj, nam tutaj przełóż. Saszetunie. Saszetunie. Jakie saszetunie? Bruno, co to są? Saszetunie, tak? Nie saszetki. No dobra. Tu mamy Fabinho. Fabinho, zwykła taka... Jak się nazywają takie zwykłe karty? Bazówki. Bazówki, dobra, bazówka. No i Benzema.
mam pozwyczka z Realu. A Real już mamy, a więc cyk, Benzema. Zobaczcie, Benzema też gwiazda, a nie ma żadnego winnera. Ale zobaczcie, nie wiem czy to widać na kamerze. Benzema ma taki hologram. Widzisz? Widzisz? Pod światło, a mazureczkę. A nie, Fabinho też ma. A więc widzicie, i co to za znaczek to? A to jest chyba tych top klasa znaczek. Co, o Dybala? Paulo Dybala. No i Liverpool. Liverpool to już wiesz co? Liverpool to już się chyba nam kurczę, chyba naszą ligę tutaj, naszą ligę naszych mistrzów zaraz wygra. Liverpool, co? A może jeszcze dużo kart z Paryżu spadnie? Może, ale Liverpool, zobaczcie. Grubo na prowadzeniu. Francja. Ej, widzę, że... Francja. Ale tu też masz. Synergy. Synergy. Hernandez i Hernandez. Hernandez. No. Teo i Leo, tak? Czy jak to jest? Nie. No dobra, ważne, że tu. Ale Di Maria z Argentyny. O, Argentyna też już tutaj równo Super jedzie. Supersonik. O, i Supersonikiem Argentyna wychodzi właśnie na prowadzenie w naszej statystyce. No i Real krajów. Madryt. Real Madryt. O, mamy Real. Tutaj Rainbow Master Crossa. Tony Cross. Tony Cross. Tony Cross. Tony Cross. Tony Cross chyba. I dane o Tonym Crossie. Ile jeszcze mamy? No dobra, mamy jeszcze dwie saszetki, a więc może nam się to zmieści. Tak! Brazylia! Brazylia? Jak on się nazywał? Ty znasz? Alisson. Alisson, bardzo ładnie. I co, to, to chyba napastnik, co? Alisson, czy to kto to jest? Bramka. No, dobra, no dobra. Kimiś. Ej, Olaf. Kimiś z Niemiec. Kimiś z Niemiec, dobra. Kimiś na jakiej pozycji jest? Na obronie. Nie, na pomocy. Rozgrywający chyba. Dobra, dawaj. Bazówka Chelsea. A Chelsea, Chelsea mamy? Nie. No, brakuje nam Chelsea w tym zespole. Czyli to jest top class, że same najlepsze zespoły, ale, czyli... Tak? Ale Chelsea słaby jest. No Chelsea jest dobry, no przecież ty Chelsea niedawno wygrał Ligę Mistrzów. Był został najlepszym klubem w Europie. No to jak? I Anglia. Jest Anglia. A Anglia? No masz tu Sterlinga, Pickforda. I mamy tutaj następnego Pickforda. Anglia tym samym jest razem z Argentyną. Na prowadzeniu. Na prowadzeniu. Dokładnie. Tutaj saszetkę położymy ci na chwilę. Winner. I podsunę. Winner. Olaf. Olaf, takie pytanie, nie? Bo ty tak się znasz na tych kartach. Takie pytanie. Teraz mamy tak, zobacz. Sześć krajów i sześć klubów. I to jest maksymalnie, co możemy spotkać w tych saszetkach, w tej serii Top Class? Tak. Dobra. No dobra. Winner Martinez. Martinez. Oja! Co zrobili? I... O, co to jest? Pure Football. Czyli to jest jakaś ogólna. Patrz, tu masz, bo tu są numery kart, widzisz? I to jest 266. I to jest już taka... Daj. Może być mniej spotykana karta, wiesz? To nie, nie, to nie jest PSG, to jest ogólnoklubowa. Czyli to jest na przykład, jak już... zobacz, tu nie, nie możemy go do żadnej przypisać, bo to są różne kluby. Macie Manchester City, Real Madrid, Argentyna, PSG. Może być to... Mix, to jest do miksów. Dobra? Nazwijmy to sekcja mix. Dobra, jak on się nazywa? Znasz go? Nie, nie znam. To jest karta Masterclass i tu mamy Hendersona. I... O kurde, tu już jeden na drugiego. 7. Czekaj, 7, no masz rację. Bardzo ładnie. Erling Haaland niezwyciężony. Niezwyciężony Erling Haaland.
No racja, racja. Dobra, Manchester City, ale Manchester City nam tu w naszych statystykach cieniuje i chyba Manchester City nie ma najmniejszych szans na wygranie klubowe, a nawet bym powiedział, że Liverpool to chyba zmiażdżył system w tym momencie. Tu trochę jest bardziej wyrównane, bo tutaj tylko jedną kartą Argentyna wygrywa. Zaraz policzymy wszystkie karty po tym otwarciu. Ile było, czy w każdej jest faktycznie tak samo, bo nie liczyliśmy przy każdym otwarciu każdej saszetki. Nie! Czy jest 8 tam kart, nie? Będzie tam sam, tak samo. Tak samo będzie wszędzie? Bo tyle samo? No. Ty już tam szykuj twoje zinksy, zaraz otwieramy. Tam są moje zinksy, ale zaraz się otworzę. No dobra, najpierw Olafik. No dobrze, dobra. Bo zrobiłem wam mniejsze. Nie. Argentyna. Dobra. Liverpool. O, Liverpool chyba pozamiatał. Paris Saint-Germain. No, ale tu mów tu kogo mamy. Marquinhosa mamy. Z Argentyny mieliśmy kogo? Rodrigo de Paula. I Alexander Arnolda z Liverpoolu. Manchester City. O, Sin-Grey. Synergy to. A przepraszam, Synergy źle wypowiadam. Ale tutaj mamy ten. De Bruyne mamy, nie? A nie mieliśmy De Bruyne samego. W teamie. W teamie. I Chelsea. On jest z Walkerem czy z kim? Nie, Chelsea. To jest. To jest. Mahrez. Marezem. Włochy. Ryan był master. I kogo tam mamy? Kovacic. Włochy, o, i Włochy. Argentyna. A i Argentyna tym dobija. I to jakim pod. Jakim końcem? Jak on się nazywa? Bo ja go nie znam. On jakiś mało znany, jak on się nazywa. Co to jest? Leo Messi. Leo Messi. A powiedzieć jaką stopą strzela? No jaką? Lewą techniczną. Patrz, tu nawet masz tego. Masz nawet danek. I co z Barcelony, Paris Saint-Germain i z Argentyny. W jakich latach? Jaka pozycja? Widzisz, no jakieś fajne więcej informacji ogólnie. Dobra, czyli siadaj i podsumowanie robimy. Dzisiaj... Poczekaj, policzymy, policzymy. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, bo tutaj mamy to. A więc zgadzałoby się. Nawet chyba 49. Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś dodatkowa, czasem w jednej paczce się nie trafiła. Aha, dobra. To teraz tak, ogłaszamy zwycięzcę. Z klubów naszą Ligę Mistrzów, naszą dzisiejszą mikołajkową wygrywa? Liverpool. Dobra, a Mistrzostwa Świata nasze dzisiejsze, kto wygrywa jaki? Argentyna. Argentyna, Liverpool. Zwycięzcami, tak? No dobrze, liczymy teraz punkty 2. Te punkty trzeba było liczyć przed ogłoszeniem zwycięzcy, ty, Misiek. 3. Dobra, no dobra, licz to będziesz sobie. Moim brakującym. Dobrze. Bayern 2. Real 4. Liverpool 7. Liverpool 7. Paris Saint-Germain 4. 4? Niemcy 2. On mówił 3. 3. 5. 5 kart dla Włoch, 3 karty dla Brazylii, 3 ja karty czekam. Dla Francji. No ty czekaj, a tu już możesz miejsce sobie robić i tu już możesz odpakowywać, Anglia, już rwi. Anglia, ja tu otworzę mój gold star. 4 punkty. Żeby tu posprawdzać, ja będę miał. Dobra, dobra, dobra. Argentyna 7 punktów. Dobra. To teraz Olafik, prosimy Ciebie o na jedną kubkę złożenie tego, te twoich kart top class. Zrobienie miejsca dla... Szybko, zobaczcie. No, spokojnie, spokojnie. Zobaczcie, jak szybko. O, stary fachowiec. Jeszcze tą, proszę Cię. Dobra, teraz tak, Brunek nam rozłożył tutaj swój komiks z
z nazwami Zinksu, bo teraz się zabieramy za Zinksy, no bo jeden jest fan piłki, drugi jest fan... Czego jesteś fanem, Bruno? Zinksów, dobra. Przypomnij, Brunek, ile ty masz lat? Nie wiem. Nie wiesz? No, 3,5, nie? 3,5. Ja tu sam. Nie, tu od dołu. Poczekaj, zostaw, nie denerwuj go. Od dołu, Bruno. Tak? Nie, tutaj od dołu. Tutaj? Tutaj rwi. Może ja ci tutaj pomogę. Nie, ja tutaj. Bruno, nie, to trzeba... Tak. Bruno, tutaj. Ej! Rady. Nigdy tego. Daj, ja ci pomogę. Daj, ja wam pomogę. Ja już mam. O, Olaf jest siła. Dobra. Ale czekaj. Stop, przerwa. W ogóle, Bruno, opowiedz nam, co ty otwierasz. Bo my tak rwiemy to. To jest, co to jest w ogóle? Komiks. Jaki komiks? Rescue Force, ale jak oni się w ogóle nazywają, bo my nie wiemy. Rescue Force, dobra, widzę. A to co tu jest napisane? Super? Things. Super Things. I to jest z serii Rescue Force i to mamy starter pack, tak? Ale Olafik, ty otwierałeś swoje karty, a teraz Bruno wkracza do akcji i on otwiera te tutaj nam oto Zinksy. Ten pack zawiera i macie tutaj... Olaf, proszę cię, nie rób tak. Komiks... Przewodnik, jakiś Chrome Super Thing i jakiś super Jet. Jet jakiś, dobra. Odkładamy to na bok. Jetta masz? Dobra. To na razie na bok. Otwieramy. Jetta najpierw. Komiks. Najpierw Jetta. Zobaczcie. Mamy taki komiks. Bez niczego. Nie, no poczekaj. Może najpierw pokażemy widzom komiks. Nie. Bruno, otworzymy cały komiks i pokażemy widzom, co tam jest. Od tej strony się zaczyna. Odwrotnie, proszę mi tutaj pokazać, tak. I teraz tak, żeby tutaj widzowie widzieli. Zobacz, żeby widzowie widzieli tutaj. Mamy spis treści, Kaboom City. No dobra, obejrzymy, tylko zrobimy taki tutaj ładny komiks. Możemy sobie poczytać, ale to nie o tym jest odcinek, tylko chcemy wam pokazać, co tutaj jest. Czy są jakieś zagadki? Czy są jakieś plakaty? O, czekaj. Nie, to nie plakat. Myślałem. Zobaczcie, tu są te najrzęsze złote figurki. Czy ja mamy je? Zaraz przyniosę. No to przynieś te złote. A co? I mamy jego. No. A jego nie mamy. Wszystko ładnie po polsku. Można dzieciom czytać. Tu znajdę. Źli, dobrzy. Takie fajne i fajne opisy, na przykład zobaczcie, jest kosiarka, gdy się rozpędzi, potrafi i tam różne rzeczy robić i w ogóle przy każdym takim jednym jest opis, co on umie robić, nie? No, ja mam go, ale on nie... Dobra. I tu są nasze zinksiory, które musimy teraz, Bruno otworzy i zobaczymy, jak one się nazywają. Ciuchcie, złotą ciuchcie. To jest złoty pociąg, to teraz jest na topie, nie? To ja otwieram. I hashtag złoty pociąg, nie? Będziemy mieli. Co to jest? Pokazuj. Tutaj. To jest pan kompas. Pan kompas, a proszę bardzo, mamy go tutaj. Chyba mi się teraz inny ma. Dokładnie, pan kompas. Dobra, pana kompasa jeszcze mamy. Nie. A co masz w tej drugiej saszetce? Jakiegoś super turbojeta? Nie, powtóreczkę jeta. Co masz? Powtóreczkę jeta. No jak już ty masz tyle tych zinksów? Ej, ty dziecię, się wyciągaj powtóreczkę. Olaf, nie, Szarpon. O, tu też jest, to nie tylko jet. Tylko też tu jest Zinks. Olaf, złożysz tego Jetta, czy Bruno umiesz sam? Nie umiem. Ty umiesz? No to pokazuj. Popatrzcie. Mhm. O, ty jesteś fachowiec. Hop. I hop. A, dobra. I mamy takiego Turbo Jetta. I co to jest? Kłódek jakiś. No,
kłódek, a tu się otwiera, ognie puszcza, coś, pokaż nam, jak to się robi. To coś robi ten jet? Jeździ, o, rozkłada się tak skrzydła mu. A, i jeździ, lata. A to jest z dobrej drużyny, czy z złej? Dobrej. Z dobrej, tak? A ten kompasik z jakiej jest drużyny? A powiedzcie, a jak to poznać, że on jest ze złej drużyny, na przykład ten Zinx? No, bo on ma żółte oczy. I potem możemy poznać, że on jest zły, tak? A, no to spokojnie. A może ja to bardzo wymyślili. No, no. Zobaczcie, zobaczcie. Tu ma ogień i... Coś tam jeszcze jest? Nie, pusto. Dobra, dobra, chłopaki. To później może zrobimy jakąś wojnę zinksową, coś, nie? A teraz, Bruno, co robimy teraz? Pa, pa. Żegnamy się z widzami, tak? No. Siema, nara, cześć, Bruno, pa, pa. Pa, pa. Cześć.